Z informacji, którą otrzymali policjanci, wynikało, że w okolicach sklepu spożywczego zgłaszający zatrzymał pijanego mężczyznę, który zabrał z jego posesji samochód i odjechał nim. Jak ustalili policjanci, 20-latek wykorzystał fakt pozostawienia w stacyjce kluczyków, wsiadł do pojazdu i odjechał w nim z miejsca zdarzenia z zamiarem przejażdżki. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu 20-latek usłyszał dwa zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, oprócz grzywny sąd może mu wymierzyć karę więzienia i orzec zakaz prowadzenia pojazdów.